Nieustannie trwają prace przy odnawianiu czołgu Valentine, wydobytego w październiku 2012 roku ze Starożecza Rzeki Warty. Maszyna została rozebrana na części. Każdą z osobna wypiaskowano i pomalowano farbami antykorozyjnymi. Jacek Kopczyński był zaskoczony, że zerwała się tylko jedna z ponad 700 śrub. Też można powiedzieć, że klucz z grzechotką został przyłączony już na e, powolne skręcanie tego pojazdu. Ufam, że części, które. E, Trzeba będzie wymienić w tym pojeździe wkrótce dotrą do mnie, bo jest parę rzeczy bardzo nietypowych, które należy zdobyć. Potrzebne są między innymi nietypowej średnicy kule do łożysk. Pan Jacek rozmawiał już z kolekcjonerami militariów z Anglii, którzy obiecali pomoc. Największy kłopot to zdobycie sprężyn do hydraulicznych amortyzatorów. Do dzisiaj, przez tyle miesięcy, nie udało mi się zdobyć nawet śladu, skąd można byłoby takie sprężyny zdobyć. Nikt nie chce ich dorabiać w naszym kraju, bo są dosyć skomplikowane. No wiadomo, że czterech sprężyn nikt nie będzie przestawiał urządzeń specjalistycznych. Jacek Kopczyński wierzy jednak, że uda się zdobyć wszystkie części. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już jesienią maszynę będzie można zobaczyć w ruchu. Dla pana Jacka najważniejsze jest poznanie historii Walentyny. Nawiązał kontakt z kolejnym świadkiem wydarzeń ze stycznia 1945 roku. Po prostu wracał nocą w stronę Poznania przez Rososzycę i w lesie został zatrzymany przez trzy czołgi rosyjskie, dowódca. Zalecił, żeby zabrali się z nimi, bo groziło im po prostu zwykłe zastrzelenie przez innych żołnierzy rosyjskich, bo mogli ich wziąć za dywersantów i pojechali próbować wyciągać trzy czołgi, które utknęły pod wartą. Wśród czołgów, które utonęły, była m.in. Walentyna. Rosjanie zażądali, by Polacy pomogli im wyciągnąć czołgi. Walentyna była tak z opisów też tego pana wynikało, że pobieżnych oczywiście, że nie do wyciągnięcia. I czekam właśnie z niecierpliwością na spotkanie z panem Matyniakiem. Myślę, że to będzie interesujące. Niektórzy pytają, po co to robię, po co mam taką chęć porozmawiania z tym człowiekiem. Ja powiem tak. Każdy ślad, każde słowo, które choćby przybliży odrobinę do tej styczniowej nocy, to zbuduje na pewno pozytywne emocje nie tylko u mnie, pozwoli uzupełnić jakąś szczupłą wiedzę, ale też jak zamknę oczy, będę czuł klimat tego całego wydarzenia, tym bardziej będę wiązał się emocjonalnie z tym miejscem i z tym wydarzeniem. Jacek Kopczyński spotkał się z panem Stanisławem Matyniakiem w Piotrkowie Trybunalskim. Dla miłośników historii to często ostatnia okazja, by porozmawiać ze świadkami tamtych wydarzeń.